Już chyba jesteśmy. Dzień dobry Dzień Państwu. dobry, witam serdecznie. Witamy na live w Rawicie na Bielanach Wrocławskich. Dorota Hanim-Sapkowiak. Agnieszka Arendarczyk, bardzo nam miło. Z tyłu, drodzy Państwo, mamy nasz baner dotyczący portalu dietetyczno-medycznego, w którym pracujemy od grudnia i zapraszamy oczywiście Państwa do odwiedzenia Rawita Diet, do porad, do przepisów, do tego, żebyście Państwo poznali nas właśnie przez portal. A dzisiaj spotkanie, które zatytułowałyśmy suplementacja. Jest to tak rozległy temat, że właściwie zastanawiałyśmy się same kilka razy, z której strony tutaj to ugryźć, jak to Państwu przedstawić. I stanęło na tym, przekonałam Agnieszkę, że wykład taki merytoryczny, bardzo taki głęboki, to zostawimy może na inny czas. Natomiast dzisiaj bardzo chętnie podzielimy się takimi bardzo praktycznymi uwagami, które po prostu wynikają z naszej codziennej pracy, z tego, jak nasi pacjenci byli przez nas prowadzeni, jaki odzew był związany z tą suplementacją i jak to nam się połączyło w tym takim naszym codziennym funkcjonowaniu pracy z pacjentem. Także dzisiaj myślę, będzie właśnie taka możliwość też współpracy na poziomie właśnie może patrzenia, jak Państwo zadacie nam jakieś pytania, bo jeżeli weszłybyśmy tylko w merytorykę i takie ciągnięcie tematu, na co jest ważna witamina C, na co jest, kiedy jest ważna witamina D3, w jakich dawkach i tak dalej, no to byłaby tylko merytoryka. Chcemy poprowadzić to troszeczkę bardziej praktycznie i wykorzystać nasze doświadczenie. Może zaczniemy od tego, bo umówiłyśmy się tak, że ja mogę powiedzieć na wstępie, drodzy Państwo, patrzę, czy Agniesiu, Ciebie widać, Agniesiu, chodzi do mnie. Chodzi o to, drodzy Państwo, że ja jeszcze może na początku mojej praktyki zawodowej dotyczącej dietetyki, czyli ponad 10 lat temu, to tak sobie myślałam, że ta suplementacja to może niekoniecznie, że ta dieta jest, dołożenie diety jest cudowne i właściwie wyrównanie makro, mikroskładników będzie wystarczało i bardzo mocno w to wierzyłam. I tak też jakby zaczynając moją pracę zawodową prowadziłam pacjentów, ale z biegiem czasu można powiedzieć, że i kursy, i kolejne konferencje, i właśnie praca zawodowa, czyli z pacjentem w gabinecie, pokazała mi, że tej suplementacji nie możemy pominąć. Nie da rady po prostu przed nią ucieknąć. Czyli, drodzy Państwo, proste na początku, jak Hitchcocku rozwiązanie, stosować suplementację, czy może to jest przerost na formy nad treścią? No właśnie. No właśnie. Czyli pytanie tak, retoryczne oczywiście. Mhm. Proszę Państwa, nasz organizm każdego dnia potrzebuje 45 różnych składników odżywczy. Oczywiście są to białka, tłuszcze, węglowodany, mikro, makroelementy, witaminy, antyoksydanty. Jest taka liczba, w takiej równowadze funkcjonujemy. Nie ma tak, że jeden składnik jest mniej ważny od drugiego. Wszystkie są tak samo ważne. Biorąc pod uwagę, że zwykle przeciętny człowiek w skali tygodnia je około 20 różnych substancji, produktów odżywczych. Czy mam na myśli na przykład jeden gatunek mięsa, jedno warzywo, jeden owoc. W porywach 30, potrzebuje ich znacznie więcej. Ta wiedza na świecie jest jeszcze dosyć skromna, bo przyjmuje się, tu powtarzam za profesorem Więckowskim, że 200 tysięcy roślin i zwierząt na świecie nadawałoby się jako pokarm dla człowieka. Wykorzystywanych jest 20 w porywach do 30 tygodniowo. W związku z tym jest to bardzo mało i w zasadzie bez suplementacji, żeby kompletować wszystkie wartości odżywcze, jest to praktycznie niemożliwe. Tym bardziej, że współczesny człowiek ma już całkiem minimalny dostęp do pełni naturalnej, zdrowej żywności, która ciągnie z ziemi, czy zwierzęta są karmione taką paszą, która odpowiada naszym podstawowym potrzebom. W związku z tym absolutnie suplementacja jest niezbędna, tym bardziej, że w miarę jak się starzejemy, jak chorujemy, zapotrzebowanie na składniki odżywcze bardzo mocno wzrasta. Oczywiście, że nie ma jakiejś jednolitej dawki, że potrzebujemy na przykład 500 jednostek witaminy D każda osoba i absolutnie nie więcej. To jest nieprawda, ponieważ nie jesteśmy ani wartością średnią, ani duplikatem kogokolwiek, w związku z tym każda osoba musi dopasowywać dawki adekwatnie do swoich potrzeb i ewidentnych objawów, jakie na dany moment występują. W związku z tym suplementacja jest absolutnie niezbędna
i dla każdego musi być skomponowana adekwatnie do potrzeb. Właśnie, czyli krótko mówiąc, drodzy Państwo, to, że ta suplementacja będzie pojawiała się w naszych programach, no to jest oczywiste. Teraz mogłybyśmy się zastanowić właśnie, jakiego rodzaju te suplementy pacjentom zapisujemy i na czym się skupiamy. Można powiedzieć, że na przykład na naszej wizycie pacjent, który wchodzi, dostaje wartość wyjściową taką, że na dzień dobry dostaje zawsze szklankę ciepłej wody, czyli to strukturalnie uzupełnianie, nawodnienie organizmu, i dostaje też omegi, prawda? Omegi 3 jako też punkt wyjścia i teraz zatrzymamy się troszeczkę na kwasach tłuszczowych, szeroko pojętych, ponieważ już dzisiaj rozmawiałyśmy nawet przed wejściem na antenę, że te kwasy tłuszczowe, bardzo jako substrat, budulec, bardzo łatwo mogą ulec właśnie utlenieniu, co jest bardzo niekorzystne, bo stanowi całą destrukcję później, możliwości destrukcyjne w ogóle, jeżeli chodzi o mechanizmy funkcjonowania organizmu. Czyli musimy uzupełniać odpowiednie minerały, czyli witaminy, tak zwane antyoksydanty, które będą chroniły przed możliwościami destrukcyjnymi. Czyli nie wystarczy, tak jak powiedziałeś, jeśli tak rozmawialiśmy, nie wystarczy budować, jeszcze musimy stworzyć bazę ochronną. I tą ochronę stanowią witaminy. Tak, ale o co jest walka, proszę Państwa? O tlen. Walczymy o tlen, o energię. O wykorzystanie tlenu w organizmie, to oczywiście jest bardzo mocno związane i z naszym zdrowiem, z funkcjonowaniem na poziomie dobrego pułapu energetycznego, ze szczupłą sylwetką, z wolniejszym starzeniem, bo jeżeli mamy przemiany w naszych komórkach, które są tak zwanymi przemianami tlenowymi, czyli występuje pełny cykl pozyskiwania energii w tak zwanym cyklu Krebsa, to wtedy nasze zdrowie układa się tak, jak powinno. W momencie, kiedy komórki stają się zdegradowane albo tego tlenu brakuje, przechodzą w przemiany beztlenowe i wchodzą w tak zwany cykl pentozowy, wówczas tracimy możliwość przemian tlenowych. I tu przemiany tlenowe bardzo mocno łączą się z suplementami, z witaminami, z mikro-makroelementami, dlatego że bez nich ta cała przemiana, ta cała kaskada produkcji energii tlenowej nie jest po prostu możliwa, nie istnieje, dlatego oczywiście, że ten tlen musi przenikać przez bariery błonowe, tam są niezbędne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, A, D, E, K oczywiście i witaminy z grupy B, szczególnie bardzo istotna jest tu witamina B1, B2, B3, B6, B12, minerały oczywiście, magnez, mangan, no i substancje, które organizm powinien produkować, na pewnych etapach nie produkuje, takich jak Q10, glutation, kwas alfa-liponowy, to wszystko jest absolutnie niezbędne. I nie możemy mówić, że coś jest ważniejsze od jednego. Wszystkie muszą wystąpić w komplecie. Jeden element wypada, koniec. Cały system przestaje funkcjonować, pada to jak klocki domina. I jeszcze tu chciałam bardzo istotną kwestię powiedzieć, co do właśnie uzupełniania tych substancji. No wszyscy wiemy dużo na temat smogu, dużo się ostatnio o tym mówi. Żyjemy w miastach, w którym przenikanie promieni ultrafioletowych jest bardzo mocno utrudnione. W związku z tym powszechny, wszyscy chyba już o tym wiedzą, niedobór witaminy D jest chyba spotykany, prawda, Dorotko, we wszystkich badaniach i uzupełniamy tą witaminę D3. Wiele osób się fantastycznie po niej czuje i to po naprawdę większych dawkach niż standardowe. I tu właśnie chciałam bardzo mocno podkreślić właśnie antagonizmy, czyli które witaminy się mocniej wspierają, a które się blokują. Na przykład uzupełniamy taką witaminę D w dużych dawkach, a nie pamiętamy o tym, że jest to antagonista witaminy A. W związku z tym duże dawki witaminy D mogą nam implikować niedobory witaminy A, drugiej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach. A co to jest? To jest po prostu, może być sucha skóra, może być gorsze widzenie, gorszy wpływ na układ kostny, spadek energii. Dlatego no musimy pamiętać, że uzupełniając jedną, ona może wpłynąć na niedobór drugiej. Uzupełniamy witaminę A i tu możemy nie wiedzieć o tym, że jej uwalnianie z wątroby i w ogóle uaktywnianie, funkcja zależy bardzo mocno od cynku. Czyli jak gdyby wszystko ciągnie się w jakiś jeden ciąg i bardzo mocne, długotrwałe uzupełnienie jednej witaminy musi być połączone z wiedzą na jej temat, że jaki ona ma wpływ na pozostałe witaminy, na mikro, makroelementy. To musi być absolutna synergia, w związku z tym
bardzo istotnym jest, aby uzupełniać te witaminy przez jakiś czas, dać układowi odpocząć i później znowu z innej były wprowadzane główne witaminy, później muszą być dla równowagi wprowadzeni antagoniści, jeśli wydaje nam się, że są jakieś niedobory. I dlatego tu wchodząc w temat suplementacji, to nie można tego traktować tak, że w ogóle nie orientując się w objawach niedoborów, nadmiarów, uzupełniamy i zapomnimy sobie i na przykład przez 3 lata stosujemy tą samą suplementację, bo ona może naprawdę wywołać mocną nierównowagę w organizmie. To ja wyjdę w słowo, bo może już takie praktyczne uwagi, prawda? Bo mieliśmy pacjentkę, która na przykład właśnie uzupełniała cynk. Bardzo aktywnie tak. Pamiętasz i co się stało? Wątroba. Był problem z wątrobą duży. Było przeciążenie wątroby. Akurat słyszała, że cynk będzie dobry i na skórę, i na włosy, co się zgadzało, tylko że nie wiedziała, że takiej ilości w tak długo stosowanej, bo powiem, że kilka lat pani stosowała chyba bez przerwy cynk, doszło do tak zwanego uszkodzenia wątroby. Tak. Czyli drodzy Państwo, znowu trzeba być pod jakąś kontrolą, trzeba zaobserwować pewne koniugacje, połączenia i dopiero wtedy jakby pod nadzorem lekarza zdecydować się na suplementację, czyli to nie jest tak zero-jedynkowo i takie, można powiedzieć, pójdę jutro i wszystko kupię, bo dzisiaj mówiły na live dziewczyny, że te suplementy wszystkie są bezpieczne i dobre. To co mówisz? Ale oczywiście, bo czytając ulotkę każdego suplementu, w zasadzie każdy znajdzie dla siebie wszystko, co chce, bez wyjątku. Wszystko pasuje, wszystkie niedobory, wszystkie objawy, jakie ma, wszystkie deficyty w każdej ulotce, każdego suplementu się znajdują. W związku z tym warto, żeby ktoś obiektywnie na to popatrzył, ale jak już uprzemy się, że będziemy stosować, bo być może często trafimy w ten niedobór, ale po 2-3 tygodniach, 4, kompletnie nic nie działa i jest tak samo, jak było, no to już nie łudźmy się, jak za 4 tygodnie nie zadziałało, to już na pewno nie zadziała. W związku z tym trzeba to zweryfikować i ocenić. Jestem Ci wdzięczna właśnie, że powiedziałaś ten czas okres, bo wydaje mi się, że takie właśnie trafne uwagi są ważne dla słuchaczy, że być może wynika to po prostu z tego, co powiedziałaś, nie jest celowane, jeżeli chodzi o dany suplement, albo po prostu wynika to, co powiedziałaś, z antagonizmów, tak? Tak. Czyli po prostu czegoś jeszcze brakuje, albo jest w dysrównowadze i albo nie może się wchłonąć, bo mamy na przykład chociażby za mało tłuszczów. Ile razy spotykamy się w diecie z pacjentami, którzy chronią się, broń Boże, bo jeżeli chcą zredukować, to oni nie będą mieli tłuszczu w diecie przede wszystkim, bo liczą kilokalorie, no i te 9 kilokalorii na 1 gram ich przeraża. No i zaczyna się cała kaskada zaburzeń wchłaniania witamin E. Rozpuszczalnych tłuszczach ATK. A tu już przed chwilą same mówiłyśmy, że punktem regulacji błonowych, czyli przypuszczalności, wchłanialności, bo tak zastanawiałyśmy się, mówiłyśmy o witaminie E dzisiaj, prawda? Tak. Więc jeszcze raz, ta witamina E będzie chroniła przed, można powiedzieć, uszkodzeniem struktur błonowych, bo tam się znajdują kwasy tłuszczowe, które bardzo łatwo mogą ulec utlenieniu. Czyli, a gdzie ta witamina E w takim razie, która jest taka ważna, zabezpieczona, znajduje się? Ona w tłuszczach się znajduje, ona w olejach się znajduje, więc jeżeli ktoś znowu chroni się przed tym, że boi się przy tydzień, będzie stosował jakieś oliwy z oliwek, tak? Gdzie Państwo ma się bogate źródło witaminy E, to drodzy Państwo, doprowadzimy do degradacji organizmu, bo bezwzględną wartością jest właśnie, są te witaminy, których szereg właśnie jest na przykład właśnie, czy umożliwienie schłanianie przez tłuszcze, albo po prostu znajdują się dużo substancji takich, które są ważne, antyoksydantów, polifenoli, znajduje się po prostu w dobrych tłuszczach. Bo co to jest ta witamina? Ta witamina jest po prostu, funkcjonujemy na poziomie całego kompleksu reakcji enzymatycznych i żeby ten enzym mógł zadziałać, potrzebne są różne katalizatory i tymi katalizatorami są te mikrosubstancje, tak zwane witaminy, produkowane przez żywe organizmy i nie da się je ani zastąpić niczym, ani pominąć, bo organizm wtedy po prostu nie funkcjonuje i nie łudźmy się, we współczesnej diecie im więcej jest w jadłospisie białej mąki, cukru, konserwantów, im wyższa proporcja, tym wprost odwrotnie proporcjonalnie będzie brakować nam witamin. I to w zasadzie jest pewnik. Im więcej białego cukru, białej mąki, konserwantów, tym mniej witamin. I osoby, które jedzą te produkty systematycznie, nie ma takiej możliwości, żeby nie miały niedoborów. Oczywiście te niedobory mogą się tlić, aż w końcu wybuchnie kaskada różnych objawów, bo to jest zwykle tylko kwestia czasu. I
jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, kilka lat takiego życia, no to lepiej, żeby się wcześniej zreflektował, no bo chcemy być jednak zdrowi, piękni, żyć długo i w komforcie. No to jest no pewnie. Właśnie, no to teraz właśnie tak patrząc na z tyłu, nawet na nasz portal, nasz banner, mamy tam te sałatki, tak? Mamy w tej chwili rukolę, roszponkę, więc chyba też czas powiedzieć na to, o tym, że jeżeli sobie myślimy, że tak uzupełnimy to właśnie tymi zielonymi roślinami, czyli tam, gdzie jest chlorofil, tam, gdzie jest potencjał energii, tam, gdzie jest potencjał witamin, minerałów, no to powiedzmy też wprost, że nie ma takiej szansy zimą uzupełnić sobie przez tak zwane zielone liściaste rośliny, ponieważ one absolutnie nie będą bogate w te składniki, o których tu mówimy i na które jakby liczymy, czy patrzymy w książce, tak? Bo jeżeli sobie lekarz dietetyk, ktokolwiek, kto układa sobie dietę, ułoży sobie, przepraszam, otworzy sobie i wyliczy sobie, że tyle i tyle witamin pozyskuje, no to byłoby cudownie, natomiast realnie, w życiu realnym tego nie pozyska, bo tak jak właśnie mówisz, sam proces produkcji jest tak prowadzony, że to jest tak naprawdę bezwartościowe pożywienie. Tak, niestety sposób uprawy roślin, ilość stosowanych nawozów, środków ochrony roślin spowodowała, że te witaminy nam się zmniejszają, również mikro, makroelementy również. I walka o nie w pożywieniu jest teraz no, bardzo duża. Trzeba tego zjeść znacznie więcej i pozyskiwać z odpowiednich źródeł. Weźmy na przykład takie kiełki. One rzeczywiście są fantastycznym źródłem witamin z grupy B. Są fantastycznym źródłem również witaminy A, witaminy E, mikro, makroelementów. Tylko na przykład nie wiemy, że kiełki tak jak... No, do czego one służą? Do tego, żeby wyrosła z nich nowa roślina. W związku z tym one się bronią, żeby człowiek ich nie zjadł. W związku z tym wytwarzają własne herbicydy, pestycydy zupełnie. Więc musimy bardzo mocno, wielokrotnie te kiełki płukać, dlatego że pozyskiwanie bez wypłukania, trawienie tych witamin, które są literalnie zapisane, że tam powinny być, też dla nas, może to jest tylko taki drobny przykład. To jest świetne, bo mi się coś chwilę coś będzie przypominało, więc też będę nawiązywała. Także rzeczywiście tam jest dużo tych mikro, makroelementów, no bo one służą temu, żeby ta roślina miała z czego wyrosnąć na no dojrzały już produkt. Czyli kiełki płuczemy. Oczywiście płuczemy kilkakrotnie, bo jeżeli chcemy, żeby nam się te witaminy, żeby nam nie zaszkodziły, żeby te witaminy się przyswoiły, to oczywiście nie mogą naturalne, nie to, że ktoś doda tam te herbicydy i pestycydy, to są naturalne, produkowane przez te kiełki substancje, które chronią przed tym, żeby nikt ich nie zjadł. Podobna historia jest z pozyskiwaniem wapnia z sezamu, tak? Że weźmiemy, otworzymy książkę, no w tym sezamie będzie duży udział wapnia i jemy ten sezam. Bo ten sezam najbardziej nam smakuje, jak jest chrupiący, prażony na patelni, ale no, jeżeli jest tej osłonce, gdzie tam nie trawimy celulozy, czyli nie pozyskamy, jeżeli wcześniej nie zmiażdżymy, nie odpowiednio nie zmielimy nasion sezamu, no to tego wapnia też nie pozyskamy. Tak, biodostępność jest bardzo kiepska wtedy. Dlatego musimy na ten temat też dużo wiedzieć, w jakiej formie rzeczywiście z tych naturalnych substancji pokarmowych odzyskamy te mikrosubstancje, które są nam bardzo do życia potrzebne. Oczywiście, że to całe zanieczyszczenie, skażenie środowiska, tu chcę Państwu powiedzieć, że nie jest wcale tak źle, jak myślą pesymiści, nie jest tak dobrze, jak chcieliby optymiści. Prawda jak zwykle leży po środku. Musimy częściowo pozyskiwać substancje odżywcze z pożywienia. Co jest tutaj naszą obroną? Rotacja pokarmów, zmienianie różnych grup pokarmowych w ciągu tygodnia. Ja zawsze sugeruję pacjentom, żeby nie powtarzali tego samego posiłku i tego samego produktu dłużej niż dwa razy, dlatego że no, ryzykują mocno, że będą jednak te niedobory. Monotonia jest czymś fatalnym w dzisiejszych czasach. Urozmaicanie może nas bronić przed niedoborami. Dlatego to jest bardzo zalecane. A poza tym jeszcze jest jedna tutaj duża korzyść z urozmaicania. Nie łudźmy się. Wszystkie produkty mają częściowo jakieś czy środki ochrony roślin, czy dodatki do pasz, którymi są karmione zwierzęta. Ważne, żeby nie uzyskać takiej wartości progowej substancji, która by nam już zaszkodziła. Więc jeżeli dwa dni zjemy taką, dwa dni taką, później w związku z tym nie uzyskamy
tej wartości, która by nam zaszkodziła, bo już w momencie, kiedy sięgniemy po nią ponownie, już zdążymy się z tego otruć. A poza tym prawidłowo zbilansowany jadłospis, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, szczególnie tutaj białka, bo one tworzą cały system białek, cyd, wątrobie, które odtruwają substancji toksycznych. W związku z tym deficyty białka tu będą nas mocno degradować niestety, bo będzie rodziło się większe ryzyko odtrucia i same niedobory witamin, makro i makroelementów będą niestety ten detoks naszego organizmu mocno hamować. W związku z tym im bardziej podejrzewamy, że jesteśmy zanieczyszczeni, obciążeni, tym więcej mikro, makroelementów musimy w jadłospisie stosować. Tu chciałabym sięgnąć po leki, które powszechnie stosujemy, a więc leki antykoncepcyjne, leki przeciwdepresyjne, uspokajające, moczopędne, bardzo mocno powodują duże deficyty witamin z grupy B, szczególnie tu witaminy B2 i B6. B2 się skupię na niej, bo to jest riboflawina i jej niedobór w społeczeństwie jest około 20%. 20% osób ma niedobór tej witaminy i ona jest niezbędnym czynnikiem, który umożliwia nam tą wymianę, produkcję energii na poziomie tlenowym. W związku z tym, jeżeli stosujemy te leki, to musimy albo jeść więcej substancji, czyli kiełków, podrobów, zielonych części roślin, gdzie te witaminy, żółtek jaj, gdzie ta witamina ma jakieś szanse na zaistnienie, dlatego że niedobór praktycznie będzie pewny. Jeżeli poczujemy, że mamy zajady w kącikach ust, pieczenie języka, suche śluzówki, spadek energii, spadek koncentracji, no to w zasadzie uzupełnianie jest naprawdę konieczne, ponieważ produkcja, funkcjonowanie energetyczne nasze, a również też spadek potencjału metabolicznego, czyli szybsze przybieranie na wadze, osłabienie, słabsza koncentracja, jest praktycznie pewne tylko z powodu jednej małej witaminy z grupy B, B2 riboflawiny. To od razu wejdę w słowo odnośnie tego, że ta grupa witamin B powinna być prawidłowo produkowana w ostatnim odcinku przewodu pokarmowego w jelicie. I tak walczymy w naszej diecie i w układaniu naszych jadłospisów, tak potężnie walczymy o to, żeby odbudować ten nasz mózg. To jest tak może modne, popularne, ale faktycznie to jest mega ważne. I wszystkie badania i tak dalej, i te wszystkie probiotyki, jakby to było takie proste, że damy probiotyki, uzupełnimy, odtworzymy tą florę jelitową, która będzie gwarantować znowu wytwarzanie witamin z grupy B, no to byłoby cudownie, ale tak nie ma, no tak uważamy, że nie widzimy tych spektakularnych efektów, że wystarczy dać każdemu probiotyk, stosujemy, oczywiście, że tak, to absolutnie nie ulega wątpliwości, ale jest to znowu szereg mechanizmów związanych, czyli trzeba odpowiednią dietę ułożyć, bardzo często obie analizujemy, to zwracamy uwagę, czy na pewno odżywiłyśmy tą florę jelitową, czy odpowiednio o nią zadbałyśmy. No oczywiście, bo to jest bardzo ważny element, bo aktywacja i wytwarzanie witamin z grupy B tam rzeczywiście zachodzi, niemniej jednak nie jest wystarczające, bo na przykład taka witamina B3, PP, niacyna, bardzo ważna, bardzo istotna dla funkcjonowania układu nerwowego, dla kondycji skóry, dla produkcji energii, no bo też uczestniczy w cyklu Krebsa, czyli produkcji energii na poziomie tlenowej, dla nas ludzi najważniejszym, na przykład powstaje z tryptofanu, czyli z aminokwasu. Niedobór białka powoduje, że ta niacyna nie może powstać. A jak już nie będzie aktywacji witaminy B6, która aktywuje tą przemianę, no to w zasadzie ona wtedy wpadamy w deficyt. Dzisiaj no, jestem ciągle zmęczona, budzę się, nie mam aktywnego, uzupełniamy często magnez, bo on jest bardzo popularny i w zasadzie no, chyba większość osób uzupełnia magnez, ale często nie widzi takich efektów, jakby mogło być, bo nie zdaje sobie sprawy, że te kofaktory przemian różnych, które uczestniczą w tej produkcji energii, na przykład połączenie manganu z magnezem daje dużo lepsze efekty, bo mangan z magnezem w tym cyklu wymiany tlenowej mitochondrialnej jest również niezbędny. Tutaj mi się przypomniała nasza rozmowa z panem Remigiuszem Szczepaniakiem, który jest twórcą wielu opatentowanych produktów witaminowo-mineralnych i wspominał, jak wspaniale pacjentów można wyprowadzić w regulacji wzrostu poziomu testosteronu przez właśnie odpowiednią podaż manganu, witamin z grupy B,
Więc no to się dzieje, tak? To nie jest tak, że musimy myśleć tak, o Jezu, od razu muszę wziąć jakieś hormony, tak? Czyli warto sięgnąć do podstaw i warto ułożyć sobie dobrą suplementację. Oczywiście, że ta suplementacja jest ważna. Ja zawsze proponuję, żeby, proponujemy w zasadzie, żeby spróbować częściowo uzupełnić substancji sztucznych, podawanych, czyli suplementów, a żeby jednak w większości zapewnić te substancje naturalne, stąd to bilansowanie diety, urozmaicanie substancji odżywczych, bo oczywiście, albo że... eliminowanie. Albo tak, albo tego, eliminowanie. Bo blokuje. Tak, bo no, to, na pewno mikro, makroelementy, witaminy, antyoksydanty najlepiej działają, najpełniej, jak są w komplecie, czyli w tym, co stworzyła natura i są też najbardziej czytelne dla naszych jelit, dla naszej flory jelitowej i najlepiej przyswajalne. W związku z tym na pewno musimy dbać o dietę i przewidywać, w których składnikach odżywczych różnego rodzaju mikro, makroelementy występują, posiadać chociażby minimalną wiedzę w tym zakresie, a resztę, gdy te niedobory są naprawdę już istotne i mocne i no nie jesteśmy w stanie już w jadłospisie skomponować takiego poziomu, to wtedy uzupełniamy w sposób sztuczny, ale zawsze na pewien okres czasu. Później musimy pomyśleć albo o innych mikro, makroelementach, innych witaminach, które stanowią ich przeciwieństwo, gdzie możemy się spodziewać, że tak jak właśnie D stoi do antagonizmu z A, czy magnez jest antagonistą wapnia, no musimy o tym pamiętać. Jeżeli mamy niedobory żelaza, no to musimy wiedzieć, że witamina B6, miedź, cynk, witamina C bardzo uczestniczą w tym całym komponowaniu, wbudowywaniu, wykorzystaniu w sposób czynny żelaza, bo bez nich ono samo niewiele znaczy. Czyli podkreśliłaś przy tym żelazie, bo to temat często anemii gdzieś tam wraca, prawda? Tak. Że tutaj uzupełnić właśnie w pH-metrii, czyli w witaminę C, żeby była, żeby cynk był tak, że to będzie warunkowało dobre, lepsze przyswajanie tego żelaza. Oczywiście, bo to jest bardzo istotne. A tutaj wspomnę do tego wykładu, o którym Dorotka wspomniała, że powszechny, szczególnie właśnie na Dolnym Śląsku, występuje niedobór krzemu. To pan docent Krupka robił takie badania, gdzie przypadał 200 tysięcy osób w całej Polsce i okazało się, że opolskie, dolnośląskie, my królujemy, jeśli na tych listach, niedoboru krzemu, a to jest warunek w zasadzie przyswajania wszystkich mikro, makro elementów i witamin. To działa tak jak mikroprocesor w komputerze. Bez niego w zasadzie większość tych przemian nie zachodzi. No, takie objawy jak łamanie paznokci, rozdwajanie włosów, wypadanie włosów, też spadek energii. Tak, czyli wszystkie elementy tkanki łącznej, kamice wszelkiego typu, i żółciowa, i nerkowa, i częstsza podatność na kontuzję, czy bardzo mocny wysiłek fizyczny, no należy przyjąć, że tego krzemu może temu organizmowi brakować i warto go uzupełnić. No, przy osteoporozie też. No przy osteoporozie oczywiście tak, to już jest. Można ale mało się mówi, tak? Czyli generalnie, ale warto. Bo wszystko musi wystąpić w komplecie. Też na przykład nie zdajemy sobie sprawy, że warunkiem dobrego poziomu magnezu i wapnia w organizmie jest dobry poziom boru. To już jest w ogóle mikroelement, który jest bardzo, bardzo mocno niedoceniany, jednak bardzo istotny. To jest taki mały bor, a trudno często uzupełnić dobry poziom magnezu. Tak, to akurat my mamy w tym preparacie z krzemem. Tak. Bo tu mamy akurat krzem z borem i to sobie fajnie... Tak, i to naprawdę się bardzo sprawdza. Wtedy te dawki są po prostu dużo mniejsze do uzupełnienia i efekty są lepsze. Na przykład osoby, które cierpią na tężyczkę, bardzo często uzupełniają ogromne ilości wapnia. Natomiast ogromne ilości magnezu. I czasem... Tak, była u mnie jedna pacjentka, która łykała 10 tabletek magnezu, no bo ten magnez nie działał, no i więcej łykanej, ta tężyczka dalej się utrzymuje. Co się okazało, że tak potężne dawki magnezu spowodowały deficyt wapnia i uzupełnienie wapnia spowodowało, że te objawy tężyczkowe zaczęły się powoli wycofywać. Oczywiście u kogoś może być zupełnie odwrotnie, może łykać ogromne ilości wapnia, wpadając w deficyt magnezu. W związku z tym musimy o tych zależnościach jednych i drugich, wszystkich witamin, mikro, makroelementów mocno pamiętać, bo to jest tak jak kostki domina.
jedna wypada, bali się cała konstrukcja. Mhm. W związku z tym ta wiedza jest tu absolutnie niezbędna. Ja mogę powiedzieć tyle, że akurat ja w myśli jeszcze miałam kilka przypadków. Miałam przypadek, gdzie pacjentka wpadła w deficyt, może o tarczycy coś chętnie bym teraz powiedziała, w deficyt z kolei przyswajania jodu, jedząc na przykład kaszę jaglaną, bo tak akurat zjawiła się u mnie taka pacjentka, która zrobiła sobie detoks jaglany. Ja nic nie mam do kaszy jaglanej, wręcz przeciwnie, też ją zapisujemy, tylko akurat nawiązuje do tego do takiej monoterapii, czyli monodiety, gdzie no właśnie tej pacjentce w ogóle nie służyła ta kasza jaglana, bo się okazało, że wole tarczycowe się pojawiło. No i cóż, no i pacjentka stwierdziła, że nie dla niej ten detoks jaglany, ale można powiedzieć, że mądry Polak po szkodzie. W związku z tym, no tutaj też miałaś, z tego co mówiłaś kiedyś, przypadek pacjentki bardzo taki spektakularny, gdzie opisywałaś mi wartości TSH. Tak, tutaj to możesz powiedzieć. Tak, właśnie chcę Państwu powiedzieć. Też mikroelementy zatem tak, mają. Suplementacja jodu jest też bardzo istotnym tematem. Do tej pacjentki zaraz nawiążę, ale jakbyśmy zerknęli na tablicę Mendelejewa, to jod jest tam najsłabszym pierwiastkiem. Jest silniejszy fluor, jest silniejszy chlor, jest silniejszy brom. Fluor, wiadomo, znajduje się w pastach do zębów i osoby często nadwrażliwe na fluor będą blokować fluorem przyswajanie jodu. Osoby jedzące dużo bułek, pieczywa, w środkach spulchniających te produkty często są bromki, gdzie jest brom, one również mogą blokować przyswajanie jodu. Nie mówiąc już o tym, że chlor też mocno blokuje przyswajanie jodu. W związku z tym możemy mieć w diecie jod, ale stosowanie innych cięższych pierwiastków, które wcześniej wymieniłam, będzie nam tą przyswajalność jodu blokować. W związku z tym musimy to też mocno uwzględnić, bo w okoliczności powszechnej już w tej chwili niedoczynności tarczycy musimy o ten jod walczyć. Oczywiście, że nie stosujemy go w nadmiarze, bo tak jak tu powiedziałam wcześniej, trzeba to zawsze ze zdrowym rozsądkiem podejść i ani nie przesadzić, ani nie doprowadzić do niedoboru. Natomiast w istocie miałam pacjentkę ostatnio, która przyszła z wynikami, gdzie miała wysokie TSH, tak, wysokie TSH, wysoki poziom FT4, czyli jak gdyby niedoczynność tarczycy połączona z wysokim poziomem FT4. No coś dziwnego można było się wydawać, ale niski poziom FT3, czyli tego czynnego hormonu. Okazało się, że wskutek niedoboru selenu, który pacjentka miała ogromny, enzym, bo jak przyjmujemy na przykład Eutyrox, Letrox, inny preparat, to przyjmujemy jak gdyby tą wartość FT4. Ona musi dopiero zostać skonwertowana do FT3 i wówczas działa. I wskutek tego, że nie było selenu, ta tabletka nie działała. Dokładnie. Uzupełnienie selenu na bardzo podstawowym poziomie już po 7 dniach poprawiło wyniki. To wszystko się unormowało, nie potrzeba było zwiększać dawki, a później finalnie dawka hormonu tarczycy została zmniejszona, bo w tej formie była po prostu zbyt wysoka. I tu selen okazał się jak gdyby najważniejszym mikroelementem, który jak gdyby porządkował cały układ. Często też cynk tam, znaczy ten selen cynk i cynk, selen cynk ma takie decydujące znaczenie przy tej konwersji FT4 w FT3. Mamy dwa pytania, aczkolwiek mam w głowie jeszcze kilka elementów, które już chciałabym Państwu powiedzieć, ale jest pytanie o BCAA, czyli aminokwasy rozgałęzione dla sportowców, że też przy redukcji. No cóż, no jeżeli trzeba, jeżeli musimy uzupełniać, nie jesteśmy zupełnie przeciwnikami. Znaczy aminokwasy rozgałęzione BCAA stosujemy przed wysiłkiem fizycznym. Jedną łyżeczkę zgodnie jedną miarkę, tak jak zaleca producent, dlatego że one w istotny sposób poprawiają nam wykorzystanie energii, lepsze spalanie węglowodanów w mitochondriach i uczestniczą właśnie w tych przemianach tlenowych, potrafią nam przedłużyć aktywność wysiłku tlenowego. To znaczy dużo dłużej utrzymujemy się na poziomie wysiłku tlenowego, wolniej wpadamy w wysiłek beztlenowy. Dlatego absolutnie nie jest szkodliwe przyjmowanie tej BCAA, ale przed wysiłkiem fizycznym, bo to wtedy tak naprawdę ma sens. BCAA może zastąpić również beta-alanina,
aminokwas. Pytanie też jest bardzo rozbudowane tutaj o suplementację, widzę, jeżeli chodzi o witaminy, bo pytanie o łączenie witamin i tu witaminy z grupy B, ale przecież trudno powiedzieć, bo nie ma pytania dokładnie o jakie witaminy z grupy B chodzi, bo nie da rady wszystkich naraz, albo raczej inaczej trudno powiedzieć, że witamina B kompleks załatwi cały temat, bo, no bo mamy B kompleks, tak? Ale też nam to się zupełnie tak niby najmniej nie sprawdza. To, co można powiedzieć o witaminach z grupy B, witamina B12 się kumuluje. Mhm. Jak sobie nawet w iniekcji damy, czy będziemy stosować przez jakiś krótszy czas, to jest jedyna witamina z grupy B, która ma możliwość kumulacji w organizmie. Ale duży zakres terapeutyczny jest tak. Natomiast tutaj te witaminy apteczne, które są skomponowane, one nie obejmują jak gdyby całości. No właśnie, to nie zupełnie, jest takie proste, że możemy tą B uzupełnić tym B. Zupełnie na przykład nie jest konieczny na witamina B5 kwas pantotenowy, bo jej niedobory są praktycznie no, mało prawdopodobne. Nie wiem, co by się musiało dziać nieprawdopodobnego i jak musielibyśmy się żywić, żeby te witaminy, nie mieć tej witaminy. W związku z tym nie wszystkie są konieczne. No jeżeli na przykład mamy, to też zależy dla kogo, jeżeli jesteśmy nastawieni na sport albo mamy bardzo ciężką pracę fizyczną, to wtedy uzupełnianie witaminy B1 jest absolutnie niezbędne. Jeżeli nadużywamy alkoholu, no to z góry możemy przyjąć, że tej B1 i kwasu foliowego, czyli B9, będziemy mieć bardzo mało. W związku z tym uzupełnianie jest tu wtedy bardzo zasadne. Jeżeli jesteśmy na dietach białkowych, gdzie tych przemian białkowych jest więcej, no niezbędna jest witamina B6, B1, B2, B3. I to jakoś musimy to ukierunkować, przepraszam, B7, czyli biotyna, bardzo istotna w przemianach białkowych, i musimy to jakoś ukierunkować. Jeżeli mamy na przykład spadek odporności, niedobór leukocytów, MCV w morfologii wysokie, no na pewno uzupełniamy wtedy B9 i B12, czyli kwas foliowy i cyjanokobalaninę. W związku z tym musimy to jakoś ukierunkować. No, zażywanie wszystkiego naraz i w dużych dawkach absolutnie nie polecamy takiego podejścia do tematu. Bo mniej więcej tak też tutaj pytanie mam, teraz nie doczytałam, bo pytanie od pana Sebastiana było, że wszystko niemal już naraz, tak zrozumiałam pytanie, że witamina z grupy B, C, D, A plus E, potas, magnez, żelaza. No więc właśnie, no, z czegoś musi wynikać, ten tok myślenia musi wynikać, tak jak Agnieszka tu podkreślała, z jakiejś sytuacji, tak, czy zależności, czy właśnie niedoborów, czy właśnie konkretnej diety, jeżeli chodzi o uzupełnianie, czyli o spadku odporności. No właśnie, bo tu rozumiem, że jak ktoś chce wszystkie witaminy łykać naraz, no ja sobie tak wyobrażam taką sytuację, żelazo, że w ogóle czuje się beznadziejnie. Są takie osoby, które na ten moment w ich życiu źle się czują, nie są w stanie zredukować wagi, nie mają energii, nie są w stanie zebrać myśli. To jest, czy wykazują większą podatność na choroby, spadek odporności. I wtedy wydaje mi się, że te wszystkie witaminy, mikro, makroelementy na ten moment załatwią cały problem. No tak niestety nie jest, bo one są bardzo istotne, co podkreślamy. Jest to tematem naszej dzisiejszej rozmowy z Państwem, ale to nie jest jedyny produkt. Musimy jeszcze zastanowić się, czy w tej diecie występuje odpowiednia ilość białka, jakie to białko jest, czy są odpowiednie tłuszcze, w których grupach. Czy są też węglowodany, no bo one też są istotne, czy zapewniają nam pracę mózgu i erytrocytom i czy odżywiają nam florę jelitową, która będzie produkować i aktywować te witaminy. W związku z tym, tak jak powiedziałam na wstępie, to jest 45 niezbędnych substancji w naszym codziennym wyżywieniu i to nie tylko witaminy i mikro-makroelementy, a czasem powiedzmy łykamy potężne ilości witaminy wapnia, magnezu, D, a na przykład A zaczyna być w deficycie, wapń zaczyna być w deficycie, magnez w deficycie, nie da się wszystkiego naraz uzupełnić, to jak gdyby jakikolwiek kierunek, o co chodzi u tej osoby i jak mamy mu pomóc,
jakiś ciąg, na przykład 2 miesiące uzupełniamy to, co jest absolutnie niezbędne. Później, po 2 miesiącach kończymy innymi suplementami. Jak gdyby prowadzimy tą osobę, żeby cały układ, funkcjonowanie go na poziomie energetycznym, przyswajania, jak również wydalania substancji toksycznych, możliwości detoksykacji. Bo co to jest zdrowie? Jest to, co warunkuje nam zdrowie. Czyli prawidłowo zbilansowane żywienie, to jest bardzo istotne, plus uruchamianie wydalania substancji toksycznych, czyli detoksykacja. Jeżeli te dwa systemy występują w równowadze, to wtedy tak naprawdę czujemy się dobrze i wszystko u nas przebiega zgodnie z naszym potencjałem genetycznym, tak jak to powinno wyglądać. Natomiast, a poza tym jeszcze jest jedno, komponowanie wszystkich mikro, makroelementów, witamin w jednym produkcie się źle kończy. To ja nie wierzę, że organizm sobie je przyswoi, to często, proszę Państwa, wychodzi z tego droga kupa. No tak, no niestety tak to wychodzi, bo na papierze jest fantastycznie, ale wykorzystanie z tego jest kiepskie. Bo cała forma przyswajania, z czym się łączy, w jakich porach, to jest też duża wiedza. Oczywiście, że najłatwiej tak, tu mam wszystko w zasadzie od A do Z i to fantastycznie będzie działać. No tak nie jest. Niestety tak nie jest. Fajnie by było, czyli tak, ale to się nie sprawdziło. Jednej cudownej tabletki witaminowej nie ma. Mało prawdopodobne. Niestety my nie ma. Znamy za my nie znamy takich i nic się nie sprawdziło. Zresztą bardziej już niestety się skłaniamy ku płynnym mikro-makroelementom, tak, bo jednak forma nowość. Płynna jest przyswajalna w 90%. Tabletki to jest maksimum 14%. W związku z tym ta forma płynna ma ogromną przewagę. I oczywiście zrobimy kiedyś takie wystąpienie i mamy je w planie o super pożywieniu, tak, które super. Kompletuje mikro, makroelementy w bardzo dużych dawkach, w sposób naturalny i bardzo dla nas bezpieczny, skondensowany. Je też polecamy oczywiście w jadłospisie. Nawet mamy na naszym portalu kompozycję koktajli, gdzie te produkty są tam tak zbilansowane, bo zawsze walczymy o to, żeby wykorzystywać naturę w pierwszej kolejności. Suplementy, tabletki, produkty sztuczne są absolutnie na drugim miejscu, ale praktyka i rzeczywistość pokazuje nam, że jest to często absolutnie niezbędny warunek odzyskania zdrowia u danej osoby, tym bardziej, że jak gdyby ryzyko powikłań, możliwości zaszkodzenia pacjentowi jest naprawdę bardzo niewielkie. W stosunku do leków, do leczenia, do powikłań, do poważnych problemów medycznych, ryzyko przedawkowania witamin, czy nawet jak będzie niewielki nadmiar, w krótkim czasie oczywiście, jest bardzo mała szansa, chyba że oczywiście ktoś jest uczulony. Wtedy to jest zupełnie inna historia, wtedy to danej substancji sztucznej absolutnie nie powinien przyjmować. Nie zaszkodzi, w związku z tym ryzyko niewielkie, a korzyści naprawdę wysokie. Prawidłowo skomponowany jadłospis na drugim miejscu, jeśli jest taka potrzeba, suplementacja, a często jest taka potrzeba, przynajmniej u tych osób, które się do nas zgłaszają, przynosi naprawdę bardzo dobry efekt. Ja bym się jeszcze tutaj chyba pokusiła o to, żeby pochwalić się. Przyjmowałyśmy razem pacjenta, który rewelacyjny efekt, właściwie można powiedzieć, że popłakałyśmy się prawie i on też, bo wyszedł z jednostki nieuleczalnej, tak. Przy suplementacji, tak. Tutaj były kropluszki podawane, tak. Jądamet, więc musimy wprost powiedzieć, że to była dieta, to był cykl diet, bo bodajże były 3 takie spotkania żywieniowe, tak. Regulujące, sprawdzające, korygujące. Była seria zabiegów na fali elektromagnetycznej, czyli u nas Ondamedu, były kropluszki wzbogacone, a pacjent bardzo znaczenie duże przywiązywał akurat do B3, do niacyny, tak jest, tak. Witaminy z grupy B, bo chodziło o polineuropatię, czyli właściwie jednostkę, którą pacjent miał przez lekarzy neurologów już zdiagnozowaną jako nieuleczalną. I możemy opisać, bo to był taki ciekawy przykład, tak, że pacjent nie mógł wykonywać szybszych ruchów, czyli jeżeli szedł powoli, to w sposób taki kontrolowany mógł iść. Natomiast jeżeli chciał już podbiec, to właśnie mógł upaść, bo nie mógł wykonać tego ruchu, czyli przekaźnictwo nerwowe było zaburzone. Jasna na nartach wykluczona i tu do niej wspomnę, bo prowadziłyśmy pacjenta w ten sposób, że najpierw wyrównałyśmy niedobory żywieniowe. Pacjent przez 2 miesiące później był wyrównany na poziomie bioenergetycznym, czyli poziom przyswajania, dokrwienia. Na poziomie komórkowym miał uzupełnione wszystkie niedobory i na sam koniec, jak już sytuacja była bardzo dobra,
nastąpiło przyswojenie tej niacyny, witaminy B3 w dużych dawkach. W dużych dawkach. To była naprawdę duża dawka. Eksperymentalna, można powiedzieć, ale pacjent zjechał na nartach. To jest fakt, tak, to jest opisane, to jest absolutnie fakt medyczny, gdzie pacjent wyraził zgodę na opisanie tego przypadku, więc on na pewno będzie opisany w związku z tym. Tak, w związku z tym jest to ogromna radość dla nas, że udało się tej osobie pomóc i ta radość, że najważniejsza dla tego pana radość, że zjechał na nartach. Bo to było jego marzenie. To się udało i jeszcze drugi taki spektakularny efekt, uważam, że też trzeba o tym mówić, bo to są takie życia wzięte przykłady, to była szczelina odbytu, wyleczona tutaj w klinice, tak, u pacjenta, która trwała 10 lat, tak, szczelina odbytu w dużym stanie zapalnym, bardzo bolesna, codzienna toaleta, to był duży ból i duże cierpienie i jak gdyby życie straciło już inny punkt odniesienia, bo pacjent patrzył na życie z perspektywy szczeliny odbytu. No nie jest to ciekawa perspektywa, trzeba przyznać. I rzeczywiście została wyleczona. W związku z tym, oczywiście zupełnie w inny sposób, tam były stosowane oczywiście żywienie, które stymulowało zdrową florę jelitową własną pacjenta do rozwoju. Były oczywiście odpowiednie, cały zestaw odżywiania nastawiony na regenerację tkanki łącznej, żeby ją wzmocnić. To odżywianie było wzmocnione dobraną suplementacją. Oczywiście był cały system Ondamet, który przyspiesza gojenie i fantastycznie się nam sprawdza, plus kroplówki, ale rzeczywiście tu dobrana suplementacja w sposób oczywiście wyższy, bo każda jednostka chorobowa, każdy poważny problem przewlekły wymaga już naprawdę dużo wyższych dawek witamin. Zawsze powtarzam, że nie jesteśmy wartością średnią ani duplikatem kogokolwiek. Jesteśmy niepowtarzalni i również ta suplementacja musi się odbywać w sposób adekwatny do potrzeb. A choroba, dolegliwości, te potrzeby stwarza już na zupełnie innym poziomie i trzeba się do nich dostosować. Oczywiście bardzo mile widziane doświadczenie. Jak ktoś będzie przyjmował ileś tam osób z takim samym problemem i uzyska informację zwrotną później od tego pacjenta, jaki był efekt, no to inaczej się już porusza później w doradzaniu innym osobom. Ja myślę, że ja mam jeszcze parę punktów, a czas bardzo ucieka nam, żeby Państwa też nie przytrzymać przy tym live'ie tak za długo. To ja chciałam tylko powiedzieć, że tak, być może następnym razem opowiemy albo pokażemy, bo mamy udokumentowany przypadek pani, której ty akurat dawniej się wyleczyłaś twarz, z choroba skóry, z autoagresji, była niesamowitego pochodzenia, pani na sterydach. Mamy zdjęcie udokumentowane, tak, jak przepięknie wyszła, tam były kompozycje srebra, złota, highlightów, też kroplówkowe. Tak. I oczywiście żywianie, odżywianie, suplementacja. A pacjentka wcześniej była niestety na diecie niedoborowej i też wiązałyśmy ten przypadek, tak, bo nie wiadomo dlaczego u młodej dziewczyny nastąpiła potężna. Pacjentka 5 lat przebyła chyba z 20 kuracji odchudzających, wszystkie niedoborowe z dużą awitaminozą, niedoborami mikro-makroelementów. Uzupełnianie trwało 2 miesiące i po uzupełnieniu niedoborów leczenie przebiegło już w sposób bardzo szybki, bo na poziomie 3 tygodni pacjentce w zasadzie zniknęły wszystkie objawy. Tutaj przy serii zabiegu. Przy serii zabiegu. Kroplówki, tak, oczywiście była cała seria zabiegów. Wszyscy byli zmotywowani. Dieta. Ale mamy zdjęcia udokumentowane, tak, to jest kolejny udokumentowany przypadek, żeby Państwu pokazać. Więc tych przypadków, gdzie suplementacja właściwie dobrana, adekwatna do potrzeb, plus właściwe żywienie, no wtedy w zasadzie już nie ma miejsca na jakieś delikatne, bo o delikatnych uzupełnieniu możemy mówić, jak nikomu nic nie dolega i to jest w zasadzie działanie profilaktyczne. Natomiast w przypadku, gdy się coś dzieje, wchodzimy już na zupełnie inny poziom dawkowania, bo potrzeby są diametralnie inne i wtedy to doświadczenie jest tu absolutnie niezbędne. Ja na koniec jeszcze takie, bo mi się nazywały, napisałam sobie uwagi, jak mówiłaś o działaniu, o tym, że jesteśmy obarczeni substancjami toksycznymi, czy pestycydami i tak dalej, czy w tych sałatach, to w tych warzywach, to mamy pewien patent, który przekazał nam znajomy farmaceuta, więc odsyłamy do portalu, bo nawet w tej chwili nie jestem pewna, chyba jeszcze nie udostępniłyśmy,
mam na myśli to oczyszczanie tak, waszych... Tak, tak, proszę Państwa, to podam ten sposób, oczywiście no to opiszemy. On jest bardzo, zachęcamy. Bo no niestety to też portalu. Od znajomych naukowców z dużymi osiągnięciami, można powiedzieć, którzy badali w laboratorium stopień skażenia żywności. Ale to będzie quiz. To będzie quiz. Ale okay. To zostawimy. Które są quiz. Najbardziej. Natomiast, właśnie, natomiast to nas mocno zmobilizowało do tego, żeby podać pacjentom sposób, w jaki sposób możemy te warzywa chociaż trochę ochronić, oczyścić. W związku z tym do szklanki wrzątku wsypujemy łyżkę soli nierafinowanej i łyżkę sody oczyszczonej. Następnie tą szklankę tych dwóch rozpuszczonych łyżek i wrzątku oczywiście wlewamy do 5 litrów zimnej wody. Mieszamy, dodajemy parę kropli octu jabłkowego i wkładamy na od 15 do 20 minut warzywa, owoce, które chcemy w ten sposób uzdatnić, oczyścić. Jest to bardzo dobry sposób, oczyszcza z drobnych pasożytów, z środków ochrony roślin wszelakiego typu i jest skuteczny. Nasi znajomi naukowcy zapewniali nas, że tak uzdatnione warzywa i owoce były ponownie badane w laboratorium i oczywiście nie da się tego takim sposobem do końca wyeliminować, ale redukcja następuje w znacznym stopniu, także bardzo polecamy ten sposób. Także trzeba byłoby trwać do końca, żeby oglądnąć naszego live'a, bo był bardzo, wydaje mi się teraz najważniejszy, jeszcze pytanie, tak, bo... myślałam, że będziemy kończyć, ale pytania, okej, okay, czyli tak, czy pora dnia znaczenie, ma znaczenie przy braniu suplementów? No w zależności jakich, tak, bo że aktywacyjne są. Niektóre prawda, ma pora dnia, na przykład witamina C, koenzym Q10, wapno, bierzemy w godzinach rannych, D3. Preparaty D3, preparaty takie jak magnez, cynk, powinniśmy raczej przyjmować wieczorem. Są suplementy, które kumulują się w tłuszczach, w związku z tym pora tu nie ma znaczenia. Ważne, żeby przyjmować z posiłkiem. Wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli A, D, K, koenzym Q10 również może być przyjmowany z posiłkiem, dlatego że wtedy wydzielamy żółć, a żółć emulguje tłuszcze. W związku z tym wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach będą zdecydowanie lepiej przyswajalne. Oczywiście nie wspominam tu o omegach i kwasach tłuszczowych, które też są uznawane jako witamina. Dlatego tak powinniśmy to przyjmować. Z magnezem mam takie własne doświadczenie, że ja chętnie piszę tonizująco na wieczór, ale mi się zdarzyło parę razy pacjenci, którzy stwierdzili, że aktywuje ich bardzo mocno magnez. Także jeżeli chodzi o magnez, to uważam, że każdy chyba musi trochę po swojemu, tak jak mówimy, że... bo pewne wytyczne co do pewnych aktywujących bardzo z góry z rzeczy koenzymów Q10, witaminy D3 z rana promujemy, to na przykład tak magnez wychodzi na to, że warto też po prostu indywidualnie popatrzeć na siebie poobserwować. Oczywiście. Taka byłaby odpowiedź. Także tutaj pytania na razie wyczerpane. Temat dnia omówiony, czyli jak detoksykować warzywa. Że trzeba zaglądnąć do portalu, to zapraszamy. No i może jeszcze quiz na koniec. Quiz byłby dotyczyłby właśnie tego, że jeżeli nasi znajomi naukowcy zbadali 3 grupy produktów, czyli zbadali były to tak, warzywa, mięso i ryby. I w jakiej kolejności okazało się, że ta grupa produktów żywnościowych jest najbardziej zanieczyszczona? Która, tak? Czyli która? Pytanie czyli do Państwa. Która była najbardziej, średnio i najmniej z tej grupy? Proszę nam odpowiedzieć, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest to wynikiem badania w naszym laboratorium Akademii Medycznej tych produktów żywnościowych, więc jest to bardzo wiarygodny wynik, ale rzeczywiście temat. Może to być zaskakujące na pewno. Czyli zastanawiacie się Państwo i odpowiadacie i spotykamy się na portalu dietetyczno-medycznym Revita Diet. Zapraszamy do nas też, do Revity. A jeszcze z takich rzeczy, które muszę powiedzieć na koniec, że Agnieszko, jest pomysł, żeby też opracować jakiś własny suplement, który może coś nam, prawda, będzie takim wartościowym, bo tak jakby czegoś nam brakuje na rynku, tak? Wiesz, jest pomysł tak. Też taki z naszej strony. Jeżeli Państwo uważacie, że ma sens też coś jeszcze na rynku, jesteście zainteresowane, co my myślimy. Tak, jeśli Państwu by brakowało jakiegoś suplementu, chcielibyście na przykład mieli pomysł na jakiś, też możemy to na zasadzie konkursu też i Państwa Państwo podpowiadajcie, aktywacji. My się zastanowimy, my mamy swój pomysł.
też następnym razem przekażę mi informację, co u nas jeszcze jest w głowach. Zapraszamy na następnego live'a, który będzie jak zawsze w pierwszą środę miesiąca o 21:30. Tyle mogę dziękujemy powiedzieć. Państwu. Dziękujemy Państwu pięknie bardzo za kolejne spotkanie. Już cykliczne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobranoc.